Sama się przedstawiła, więc nic nie muszę mówić. Malutki ptaszek, który bardzo przypomina prawdziwego, mieści się w dłoniach. Potrzebuje dużo czułości. Jeżeli go pogłaszczemy, zagwiżdży melodię. Jak dalej go będziemy głaskać, myślę, że nawet coś zaśpiewa. Poczekamy, aż skończy. Papuszka występuje w wersji pojedynczej oraz w wersji z klatką, w której ma huśtawkę i jedzenie i poidełko. Można to nosić i może być im takim przenośnym domkiem. Ta zabawka ma niesamowitą funkcję dyktafonu. Można na niej nagrać 10-sekundowe nagrania, a potem je odtwarzać. Zobaczcie, jak to działa. Ćwierkami śpiewam, pogłaszcz mnie. Ćwierkami śpiewam, pogłaszcz mnie. Ćwierkami śpiewam, pogłaszcz mnie. No dobrze, pogłaszczę, zobaczymy. Zabawka jest dosyć solidnie wykonana, więc myślę, że nawet małe dzieci sobie z nią poradzą, choć producent sugeruje, że jest to zabawka od 5 lat. Ale jak ją zobaczą młodsze dzieci, będą w niej zakochane. Papuszka występuje w różnych kolorach i jak się nią opiekujemy, pięknie wygrywa nam wszystkie melodie. Jedna z moich córek stwierdziła, że jest to zabawka, z którą jak najbardziej można spać, więc mimo, że jest pokryta takim delikatnym, matowym tworzywem, więc skrzydła ma plastikowe, jest twarda, jest plastikowa, ale mówię, ta zamszowość powoduje, że jest taka bardzo przyjazna. No, można też się do niej tulić i wszędzie ją ze sobą zabierać. Ma ogonek, skrzydełka, śpiewający dziób. Tu mamy model zielono-żółty, ale jest wiele, wiele innych kolorów. Tak wygląda opakowanie pojedynczego ptaszka. Nie ukrywam, że może służyć jako dyktafon i papuga może podsłuchać niejedną tajemnicę. Z tyłu zobaczymy możliwość wymiany baterii. Oczywiście dla bezpieczeństwa jest to zakręcane. Oraz dwie wersje włączonej, wyłączonej i demo. Nagranie odtwarzamy po naciśnięciu guzika. A jeżeli dłużej przytrzymamy guzik, będziemy nagrywać. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia!